Także z mojej strony dla ciebie mały taki tutorial specjalnie, żeby ci pokazać, jak to podłączyć. Mikser jak mikser, to jest akurat jaki jest, nieważne co to jest. I tak o. W każdym mikserze powinno być wyjście tak zwane, tak jak ci już ktoś podpowiadał, output czy coś w tym stylu. Tutaj akurat tak jak widać, masz dwa główne wejścia, które chodzi, czyli master out i rec out. To jest do wyjścia wtedy, kiedy grasz na imprezie, podłączasz do tego wzmacniacz, a to ewentualnie właśnie do nagrywania tego, co grasz na imprezie podłączone pod komputer. I w sumie to nie ma znaczenia, pod które to podepniesz, czy pod to, czy pod to, i tak powinno chodzić. Sygnał i tak będzie wychodził. Także podpinasz takim oto kablem RCA, męskie, czerwony, biały, i cinch, mały, jack tak zwany, tak? Jack, no, to są cinche, to jest jack. Cinche podłączasz kolorami do czerwony, do czerwonego, ja akurat tutaj zrobię to master auta, i do biały, do białego. Masz podłączone. A drugi ten kabanek, który tutaj widać, czyli jack, tak, jack, przypominam sobie, to jest jack, podłączasz ewentualnie. Tutaj jest mój komputer, to jest, że tak powiem, potencjometr. Straszny tu burdel, ale to nic. To jest tak zwany potencjometr do moich głośników. I tę końcówkę do tego podpinasz ewentualnie do wyjścia mikrofonowego. Tutaj pisze mic in, czyli wejście. Ok? Albo ewentualnie, jeżeli tego nie masz, idziemy do komputera. To jest akurat karta dźwiękowa. I podłączasz ją. Tutaj mam akurat troszeczkę sporo wejść. Tam pisze, jeżeli widać, może mało widać, nie, pisze. Pisze dokładnie line in, niebieski, że tak powiem, wejście niebieskie. O, i to podłączasz wtedy pod line in. I idziemy do kompa. Ja akurat do nagrywania mam.